Siemaneczka, nie robię. Z tej strony Buddy i witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmin Dziki Gon. Jesteśmy już tutaj przed tym teatrem, więc idziemy porozmawiać sobie z panią Irwin. Tu występuje trupa Madame Iriny? Ta, ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma, tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Dobra, bierzemy ten bilecik, bo inaczej nas odpuści. Masz. Jeno, nie właśnie nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. No ciężko będzie nie wchodzić nikomu. Było już prawie dobrze, ale... Jak to mówią, bardzo musi być mocny, a Wiedźmin młody. No po prostu więcej ognia. Okej. Irina. Madame Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivii. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał. Przyszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Jaskier ma kłopoty. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać? Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale najpierw muszę skontaktować się z Dudu. Ale on przecież też zniknął. Mam pomysł, jak go tu ściągnąć, ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie wiem, co moglibyśmy zrobić. Chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. A kto ją napisze? Priscilla. Sztuka jest już gotowa. To historia o Wiedźminie, który ratuje Dopplera. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Zajmiesz się tym? No. Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. Co to za maskonury? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście. Może wycofali się z interesu? Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo... trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka? Raczej topory, maczety i cegły. Dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Dobra. Dzięki za pomoc. Wrócę jak najmę ochroniarzy. Do zobaczenia. Czy z nami zostaniesz? Szczelimy pierw tych manu coś tam, coś tam. Więc... ja sobie tutaj użyję sztuka. Opcjonalne. Znajdziemy. Dobra, musimy znowu tu wejść. Oj, przepraszam. Możesz uciec przed sztormem, ale nie przed piratami ze Skellige. Wyjdę tam? Prawda jest taka, już dobra. No nie wiem, czy ten dyk. Chociaż... oh fuck. Zamknięte. Czyli przez dach.
Lecimy. No. No co, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Nie chciałem przerywać dialogu między Irwiną, więc lepiej było się zamknąć. Witam was serdecznie, nowych, obecnych subskrybentów. Więc dlatego sobie lecimy. Moi drodzy. Graficiarze tu byli. Dobra, niedaleko. Zobaczymy. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Ładna jest. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz. Wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. Nissa jest trochę przewrażliwiona. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić, o ile zgodzicie się nagłośnić nową sztukę Madame Irinie. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nissi. Powiedzieli, że przydną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gapiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Spokojnie, są inne metody. No dobra. Wyjdźmy. Nie wiedziesz tam są, tak? Raz najebałem, że zuszył. Ja nic nie mówiłem. Nie. To wy jesteście. Ej, Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, Brudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemelfarta? Co go od churwiarzy wyzwały? Prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa. Gij, durniu! Koń się w koło! O ja pierdolę! Co jest? Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Ależ jest. I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będziemy zachwalać sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. No, czyli jedno mamy. A teraz będziemy szukać ochrony.
twój zły dzień. Korony, miło. Ach, ta banda skurwiela. Znaczy oczywiście zabiliśmy skurwiela. Nie mogliśmy mu podarować tego płazem. Coś mi tutaj... Aha. Tu jest to zadanie. Nie wiem, co to jest za zadanie. Zerknijmy sobie jeszcze. Zerknijmy sobie na nie, skoro jesteśmy tak w pobliżu. Nie wiem, co tu jest grane. Płynąć na Skellige? W twoim wieku? I to teraz, w czas wojny? Zwariowałeś! Każdy ci to powie. Co to jest? Zobaczymy. Wywiesiłem ogłoszenie. Ech. No, co tam, gość? Tam jest jedna. Wiedźmin? O, przychodzisz może w sprawie ogłoszenia? Nie do końca, ale o co chodzi? Nie? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak, tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć, widzisz zresztą. Sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś ramienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię Wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Dobra, damy mu pomogę ci. Pomysł szalony. Ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw. Sporo go z różnych wojen zwiozłem. Spotkamy się na miejscu przy zarwanym moście pod Arinbjorn. Stamtąd jest już tylko parę kroków do łowiska, gdzie ponoć rodzą się te czarne perły. Może być? Może. Do zobaczenia. No to spotkamy go na Skellige. A tu jeszcze jest ten jedno zadanie. Czarne perło, jak widzicie, dla nas to nie problem, ale tu jest... Bandyta? Co jest? O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Jednak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Dobra, chodźmy, czemu nie? Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Siwy! Polo tu! To patrz, następne tam zadanie. Ale się te zadania mnożą. Zmierz się ze mną! Oho, nie. Wstawaj do walki! Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo. Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gudce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzym. Tak? Tak, boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś Wiedźminem. Nie pytałeś, a teraz skoro już się tu pofatygowaliście, stawajcie.
Jesteś już! Nie, tu by nie polazł. Wiedźmin coś pomylił. Ciemność. Widzę ciemność. Teraz z lewa! Ciemność z lewa! Kurwę ci ryj! Zanowiu cię! Gadaj, tylko walcz! Dawaj miecz, Białogłos, bo zrobi się gorąco. O wiele, że kurwa! Jak się ma w ręce parę cymku, on się rozgrzał w szczypce. Oho. Kurde, zadanie nie zrobiłem. Ciekawe, gdzie woda spłynie, jak rynsztoki zapchane. Szlak by to trafił. Przez tego głąba. Jakieś zadanie mi umkło. Napężone. Jest. Na represję. Ach, szlak by to trafił. Dobra. Dawaj miecz, Białogłos, bo zrobi się gorąco. No. Mówi się trudno. Dobra, idziemy do dołków. Przez tego durniało. Raczej tego nie zrobimy, ale jeszcze możemy sobie podnieść kilka rzeczy. Zmieniam życie. Jakieś puste butelki. No, ruda. Ruda meteorytu jest bardzo też ważna. Dobra, idziemy do tych doków. Chciałbym się gdzieś pod murkiem. No! No daleko dość ci do kaszy sam. No jesteśmy po portu. Oni akurat musieli być kiedy na samym drugim końcu portu, nie? O, dobra, są. Ładna walka. Niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny szał! Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A może załóżmy się, jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia.
Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegrasz. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Zgoda. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Dobra. Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ha, kończ z tamtym, mam coś ekstra! Na zawołanie, jepi chuj. Jesteś już ścierwem! Teraz z lewa zachodź, z lewa! No, dostać taki piękny wpierdol to nieczęsto się zdarza, co Har? O, nie miał, ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć. Możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. Za darmo, co Har? Masz z powrotem swoje pieniądze. I niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. No i dobra, wracamy do Madame Eriny. Przeklęci chłopcy czarownicy. Nie myślałem, że dożyje dnia, w którym nasi rajcy... To nasza płotka chyba była. Chleba nie ma, pieniędzy nie ma, bida pani. O szyja. Ty, piękny, co trzeba zrobić, żeby taką... Porządek musi być. Patrzcie, jaka pokraka. Siema, Madam Irina. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie! Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Kto zagra wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Żaden ze mnie aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją niesłabą. To się świetnie składa, bo będziesz grał wiedźmina, a nie księżniczkę. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. No. Racja. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. Masz tylko wyjść na scenę z wielkim mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Z
Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Dobra, nie zagrałam. Umiejętności i doświadczenie są ważniejsze niż wygląd. Bardzo mi miło. Dam z siebie wszystko. To kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. Dobra. Próbujemy. Zaryzykujmy i dajmy tę rolę Maksymowi. Ostatnio miał dobry okres, więc może nas nie zawiedzie. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia. Pamiętaj, nauczyć się dokładnie swoich kwestii. Nie mamy suflera, więc musisz się przyłożyć. Jasne. Ty, zobaczmy tę kwestię właśnie. Gdzie jest ta kwestia? Jest ocalenie Dopplera. Dobra, co to jest jeszcze jakaś książka? No. Pogadajmy jeszcze raz z nią. Chodź tu. O, jesteś! Jak idą przygotowania do występu? Poza tym, że halabardnik drugi płacze w szafie? Wszystko idzie jak po maśle. No a ty? Jesteś już gotowy? No. No dobra, możemy zaczynać jeszcze. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Więc możemy zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. Zoltan, co tu robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz do rolę. Nie, nie mówią. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. No, ale szyderczo. Szyderczy gnojek. Panie i panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na wyborną komedię pod tytułem Ocalenie Dopplera! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt, grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się ulubieniec publiczności Maxime Bollier! W roli księżniczki ujrzycie zaś wybitną artystkę, królową sceny, Irinę Renard! Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. A ja winka łyknę, tak, dla kurażu.
Wiedźminie! Wzywam cię w arcydelikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze ogniste uczucie. Całe miesiące wstrzymywałem trafiącym mnie chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. A potem w komnacie... zedrę cię sukienkę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wleźć ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham! Chować miecze! Bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już, dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. W
Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegli. Miejsce Dopplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Daj spokój. Nie widzisz, że to żarty są? W komedii to jej gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurny. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą ani aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, że... Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cirillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? Nie, nie trzeba. Nie, nie trzeba. Na pewno poznam Ciri, kiedy ją zobaczę. Ja tak tylko pomyślałem, że może byś chciał... Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Dzięki. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskrę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwilę. Jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę.
Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menga i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Może wsparcie poprosimy Dajstra? Przydałoby nam się wsparcie. Pogadam z Dijkstrą. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy nam swoich ludzi. Dalibyśmy radę z moimi chłopakami, no ale jak tak się stęskniłeś za Zigim? To on za mną szaleje. Sam tak powiedział. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Świetnie ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Szkoda tylko, że Maksym przyszedł pijany. Niektórzy zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? Tak. Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. Dobra. Geralt! Do zobaczenia. Wiem, że nie mogę. Madame Irina? Geralt! Dwojga. Do zobaczenia. Możesz uciec przed sztormem. Yep. Zobaczmy. Poeta w opałach. To jeszcze nie. Spisek. Możemy jeszcze odebrać te pieniądze. Tak, odbierzemy jeszcze te pieniądze i zakończymy odcinek. To nie ma sensu przedłużać. O, dzięki. Dzięki. No nie, tam tyle roda. Podbieramy sobie teraz te trochę rzeczy. Całą rodzinę spokojnie. Syna czarny zabił. Żona odbyzentuje. Ja nawet nie wiem, gdzie mówię. Miałem drodze, żeby upolować. Czekaj, bo mi się wziąć to w tej... Nie wiem, czy to tutaj nie jest. Gdzieś... Na okrawkach. Właśnie. Dzięki. Nie, ludzie. Wszędzie były ślady stóp. Kurde. Pytanie, gdzie te okrawki? Aha, dobra, 80 kroków. Dobra. Zachowuj się. No, dobrze było. Kurwa! Trzymajcie się w kupie! Idiocie.
z drugiej strony go będzie. Tak. Taka mała pułapeczka. Zagadanie też się płaci. Kurwa. Ty, gdzie jest to wejście? O, jest tutaj. Bieg zamknięty. Otwierać. Rusył w dzielnicę burdeli, pomacać sobie cycusia. Co za ty? Ty poniżej. Była, więc kuśkę mu odmieniła. Teraz dasz głupi. Kaszę sobie dmuchać nie daje. O jest, ksiądz. Tak? Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Tylko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Bierz. Dobrze, moi drodzy, zakończymy tu odcinek. Jeżeli wam się podoba seria z Wiedźmina Dziki Gon, zostawcie łapkę w górę, komentarz. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.